Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. Witam w kolejnym odcinku z Grand Theft Auto Online i dzisiaj wyjątkowo nie zrobimy to jak zazwyczaj robię, czyli każdy challenge po kolei, bo teraz przede mną są dwa challenge, które będą mnie sporo kosztowały, więc troszeczkę przeskoczę sobie i wykonam inny, a challenge ten jest od użytkownika szczycącego silnikiem Rododendron. Tak jak te kwiatki, nawet rosną u mnie przed domem. Bardzo ładne, bardzo ładnie kwitną. Wyląduj śmigłowcem na dachu pędzącego pociągu. Ej, już samo przeczytanie tego, już mi się morda szczerzy normalnie. Już mi się podoba, już mi się podoba. I wanna. Chcę to zrobić autentycznie, więc lotnisko? Chyba będzie najlepszym miejscem na znalezienie jakiegoś odpowiedniego helikoptera. Mam nadzieję, że to będzie Frogger, bo chyba nim będzie najłatwiej mi wylądować. Moment, czy na pewno dobry kierunek obrałem? To czy waypoint gdzieś jest włączony, tylko nie jestem pewien gdzie. Czyżby do doków? Jeszcze z poprzedniego odcinka? Tak jest! Ale to na szczęście niewiele dalej, tylko trzeba będzie zawrócić już. Niestety. No ale cóż. Dobra, no to widzimy się na lotnisko w takim wypadku. A właśnie, faktycznie, zapomniałem wspomnieć o jednej bardzo ważnej kwestii w tym challenge'u. Mam tylko 4 szanse. Znaczy, no może to nie jest tylko 4, ale no w każdym razie jest jakiś limit. Więc nie mogę próbować w nieskończoność, więc każda z prób będzie musiała być należycie podjęta. Z należytą dozą ostrożności i rozwagi. Więc tym bardziej przydałby się Frogger, a nie jakiś inny. Tylko też się zastanawiam, jak tak właściwie ugryźć tego challenge'a, czy wylądować centralnie po prostu na jednocy pociąg, czy dostosować prędkość i starać się zrobić tak, żeby wpasować się jakby w niego. No dobra, ale to zobaczymy na miejscu dopiero, jak uda mi się pociąg znaleźć. Nie, ale oczywiście wystarczy wypatrywać torów, no gdzieś musi jechać po prostu, no to nie będzie jakieś długie szukanie, mam nadzieję. No chyba, że też. W tym wypadku będzie miała miejsce ta sama zasada, że jak ja czegoś szukam, to tego czegoś nie ma. No uwaga, proszę bardzo, jest tylko Maverick. Wow, no zaczyna się świetnie. Naprawdę, kurde, świetnie. Ale dobra, no helikopter jest w dalszym ciągu helikopterem, więc mogę podjąć próbę. Najwyżej później z lotniska Trevora coś się zwinie, jeżeli tam będzie taka możliwość oczywiście. Aha, kolej z nagrodą gdzieś wyżej. W ogóle wszyscy są gdzieś wyżej. No, a teraz już niektórzy niżej. Jest ciekawe, czy będzie mnie snajpił, czy nie. Tam z dołu. Niech sobie jedzie dziarsko, spoko, niech sobie jedzie. Ja mu nie przeszkadzam, on nie przeszkadza mi, nie widzę powodu, żeby go zabijać. No a poza tym i tak, będąc w Mavericku, jestem bardzo ograniczony, jeżeli chodzi o możliwości zabijania kogokolwiek. Ewentualnie śmigiełko, ewentualnie mogę na kogoś wylądować. No, ale jak to wygląda z zabójstwami śmigłem w moim wykonaniu, bardzo dobrze wiecie. Więc raczej tylko wylądować. Ale też lądowanie pewnie z dużą prędkością by się skończyło kraksą. Więc to było samobójstwo połączone z zabójstwem, ewentualnie. No dobra, gdzieś są jakieś tory. No tutaj raczej pociągu nie znajdę, ale gdzieś tutaj na obrzeżach już bardziej. Brucey, what's up? You're missing out here. You need some BST. TZT? Testosteron żarłacza tempogłowego, tak? Dobrze pamiętam. Kurczę, nie razu po niej zadzwoniłem, ani dosłownie razu. O, uwaga, dobra, gdzieś jakieś tory chyba. Wydawało mi się, że na mapie widziałem. Ale nie. Chyba się pomyliłem. Chyba, że są... tam. Nie, to jest zwykła dróżka. No cholera jasna, żeby teraz torów szukał. Serio? Nie, dobra, ale tory zawsze szły przy głównej autostradzie, więc to jest pewnie tu. Z tej strony. To jest tak. No inaczej, nie ma tutaj innych pociągów niż pędzące. Nie widziałem jeszcze, żeby jakikolwiek się zatrzymał. Nawet można mu stanąć na drodze z samochodem, ciężarówką, czymkolwiek. I tak się nie zatrzymuje, więc dobra, no to pozostaje lecieć wzdłuż torów. Bo to, co pod nami, to są właśnie tory. Chyba, że zaczekam tutaj do momentu, aż jakiś nie wyjedzie tunelem. Ej, proszę bardzo, i akurat jedzie. Ej, okej, dobra, tu na zakręcie. Słaba opcja trochę. A dobra, żeby nie za nisko, żeby nie doszło do masakrycznej kolizji. No dobra, no już teraz czekamy tylko, aż będzie pode mną, będę się obniżał. Zresztą obniżał pułap lotu. No, jaki on jest powolny, ej, ale też... Kurczę, te cysterny, które on tam ma. Cholera, na cysternie nie wyląduje, muszę między nimi. Ale beton! Dobra, troszeczkę w tą stronę. Troszeczkę tylko. Chyba mnie nie zahaczy, nie?
No nie powinien. Znaczy nie chcę, żeby to zrobił. No. Okej, dobra. No jest pędzący. Ej, jest też moje miejsce. Shit, źle. Ale on pędzi na tyle, że chyba będę w stanie na nim wylądować. Ej. Dobra. Wow, ale stop, to muszę uważać też na sygnalizatory świetlne, na semafory. Chyba tak to się nazywa. Choć oczywiście mogę się mylić, żaden ze mnie kolejarz. Ewentualnie książki czytam, gdzie ludzie podróżują pociągami i czasami słowo semafor tam się pojawia. Nie wiem, czy dobrze je umiejscowiłem. Dobra, ej. Nie. Ale jest naprawdę łatwiej niż myślałem, ej. Znaczy łatwiej. No, nie zrobiłem tego jeszcze oczywiście, nie ma co krakać, ale... Myślałem, że on będzie jechał szybciej. No. No i że tak powiem... no, nie. Jeszcze się nie udało. Musi być dobrze. Sygnalizacja. Ej, dobra, może tutaj faktycznie. W tym miejscu. Wylądować. No. Na pewno jak się wpasuje płozami, jeżeli to się w ogóle nazywa płozy, to pewnie łatwiej będzie utrzymać tutaj się w ryzach. Dobra. Dobra, jesteśmy. Ej, nie, serio, nie wiem, czy to można zaliczyć. Helikopter, co prawda, był w dobrym miejscu. Ja nawet udało mi się wysiąść, ale zaraz potem jak wysiadłem, on eksplodował i zabił mnie. No zresztą widzieliście to. Więc nie wiem, czy mogę uznać ten challenge za completed. Cholera, nie, dobra, to spróbuję jeszcze raz. Nie jest trudno. Wystarczy sobie znaleźć helikopter, a helikopter najprędzej znajdę teraz tutaj. Ale najpierw do tego potrzebuję odpowiedni samochód. Znaczy, no nie musi być odpowiedni, po prostu starczy, że jeździ. No, na przykład ten. Buffalo. Tak, dobrze pamiętam. Tak jest, Bravado Buffalo. No i na skróty, zmieniając oczywiście radio na właściwe. To, gdzie nikt się nie pluje, kiedy go słuchamy wszyscy razem wspólnie. Ej, ładnie. Nawet. Ale nie, spokojnie, tutaj, zanim się tam dostanę, nie ma co czasu tracić w odcinku, bo to może się okazać, że to nie jest tak łatwe w sumie, jak myślałem, więc... Może delikatny teleport, ale to jak wyskoczę sobie z tej górki, bo ona jest naprawdę pokaźna. I tego lotu nie chciałbym, żebyście ominęli. No nie, no dobra, może nie ten konkretny lot, ale tutaj jak się już wybije, o ile mi się uda, to już powinno być zacnie. No... Nie, też do kitu. Ale tu to już na pewno będzie dobrze. No kurczę, gdzieś się góry muszą kończyć. Nie, dobra, słabo. I pewnie też nie wyrobię tego. Z życiem. Nie, uwaga, opanuj to! Opanuj maszynę! Fuck! No, ze zmianą kamery. Nie, ale dobra, serio, w tym momencie teleporcik. Snake Eater. I'm still in a dream, snake eater. Dobra, już jesteśmy na miejscu, jest i lotnisko, i jest i Frogger, tym będzie łatwiej. Ej, właśnie, bo próbowałem Maverickiem. Wow! Widziałem ten pojawiający się cień! Ale takie chamskiego respawnu na szczęście nie widzieliśmy. Dobra, bierzemy to. Wypatrujemy znowu torów. No i pociąg. Który, no nie inaczej, to nie jest jak w Westerach, gdzie paru kowbojów na koniach biegnie wzdłuż, też biegnie, galopuje w te pędy wzdłuż torów i przejmuje później pociąg, obrabiając wszystkich pasażerów w środku. To nie taka wiksa, nie. No ale może w Red Dead Redemption 2, jak się pojawi, a pojawić się musi. No Rockstar nie jest tym teamem deweloperskim z gatunku, że jak ich gra dobrze się przyjęła, to nie wydają kolejnej części. No spójrzcie chociażby GTA. No bez przesady. No nikt nie złotej, znaczy krowy dającej złote mleko, albo kury złoszącej złote jajka. To już jest bardziej ten związek frazeologiczny, którego szukałem. No nikt sobie nie podcina skrzydeł, cholera jasna przecież. Nie, dobra, ale to nie są tory, Piotr. Co ty robisz? Czemu tu się zniżasz? Tory będą gdzieś... Gdzie? Tak właściwie. Tu? Tak, to jest... To, tak, to są tory. I teraz tak, gdzie jest pociąg? Tam żadnego nie widać. Dobra, lecąc wzdłuż nich na pewno na jakiś prędzej czy później trafię.
No chyba, że są tory nieużywane. No to byłoby mi bardzo przykro. Ale nie, no prędzej czy później jakiś pociąg musi się pojawić. No nie ma pociągów widmo, znaczy nie, nie ma torów widmo dla pociągów widmo. A, tylko że jest w tunelu. To będą się przed tunelem zdążyć, jeżeli będzie tutaj po drugiej stronie teraz. Hardcore, kolejny poziom poziom trudności wzrasta po raz kolejny. No na tym moście jakbym wylądował, no to też w ogóle podniesiony poziom trudności zupełnie niepotrzebnie. Ej, ale też moment, widzicie to? Dwóch gości z nagrodami. Się kręci. Ech. No dobra, mam nadzieję, że ten pociąg, który ja widziałem, na który próbowałem posadzić maszynę, że to nie jest jedyny, który po tych torach krąży, no bo się naczekam jak cholera. A poza tym faktycznie nie jestem pewien, czy tutaj jeździ ten pociąg. Po tych torach. Oh shit, no nie. No dobra, na drugą stronę góry. Dawaj, 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 dawaj. Wyżej, 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 wyżej. I teraz do przodu, może kawałek. Ale z umiarem, żebyś pułapu nie stracił. Nie, dobra, wiecie co? Żeby nie tracić, serio, nie ma sensu tracić waszego czasu. Jak będzie pociąg, zobaczymy się znowu. Też usłyszymy się, a wy zobaczycie mój helikopter, który próbuje usiąść na wagonie pociągu. No też zależy, jaki to będzie pociąg, czy pasażerski, czy towarowy. A w sumie, moment, był pasażerski to jakiś kiedykolwiek? Widziałem kiedyś taki? Ej, ale bez kitu trzy nagrody już są. Ja! Jaka kara! Ej, jedna jest bardzo blisko. Ej, dobra, wiecie co? Serio? Spróbuję. Spróbuję ją zgarnąć. On wygląda tak, jakby się chował. Moment, samochodem jest, czy pieszo? Wygląda, że samochodem, ale... Nie, nie, to chyba nie jest nawet samochód. To chyba nie jest nawet samochód. To będzie jakiś motor. Nie, ale dobra. Nie, 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 nie. Pociąg, pociąg. Nie, bo zaraz mi się czas skończy na nagrywanie i nie podejmę drugiej próby. A nie wiem, czy tamtą mi rododendron nie zaliczysz. No też właśnie, a statystyka rzecz ważna. Zwłaszcza ta pozytywna. Tory, tory, tory. Przypadkiem nie tora, 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 bo to by musiał się rozbić od razu. Bo tora, tora, tora to był chyba okrzyk, jeżeli dobrze pamiętam, japońskich pilotów kamikadze w Pearl Harbor. To autentyczny okrzyk. Więc może nie używajmy go. Bo jeszcze troszeczkę będą mieli na mnie zły wpływ i postąpię tak samo. Serio, gdzie są moje tory? Zgubiłem się w powietrzu. Fuck. Dobra, z tamtej strony. Nie, no dobra, moment, moment. Mapa. Mapa wskazuje, że tu jest pode mną dróżka. Jest pode mną dróżka? Nie ma pode mną dróżki. Mapa kłamie. Nie mam się gdzie ratować. Nie ma ratunku znikąd. Nie, ale dobra, ale bardziej z tej strony. Obiegając miasto. No, tory wręcz można powiedzieć, że okalają to miasto dookoła, więc... No, 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 może tutaj, może tu. Ale i tak jest ze mną bardzo kiepsko, bo póki co szukamy torów, nie pociągu. Nie! No nie! No i zawiecha, nie? Trzy nagrody. Teraz możecie ładnie sobie spojrzeć, nic się nie rusza. Trzy nagrody na mapie. Miałbym co robić, nawet ja bym się teraz roztrzaskał. Nawet ja bym teraz wykonał ten challenge od razu, za pierwszym podejściem. No ale nie. No niestety. Gra miała inny pomysł, ale oczywiście rododendronie wracam zaraz do gry, tylko muszę ją wyłączyć. Hard reseta muszę zrobić, ale nie mogę wejść do menu. Więc zaraz wracam, kochani. I ostatnia próba podjęcia tego challenge'a. No dobra, jesteśmy z powrotem po ponownym odpaleniu konsoli. Trzeba było hard reseta zrobić, czyli po prostu guziczkiem wyłączyć i włączyć ponownie. No mam nadzieję, że tym razem od razu trafimy we Frogera, no bo... Znaczy, podejrzewam, że Frogerem będzie łatwiej. Zdecydowanie łatwiej niż Maverickiem. Ale też sobie moment, czy Froger nie miał szerszego rozstawienia płuc tam na dole? Bo inaczej, no, może być ciężko, żeby się wpasować. No ale dobra, zobaczymy. Nie ma co myśleć negatywnie, trzeba myśleć pozytywnie. Uda się. No jest noc, to też utrudnia. Nie, ale pozytywnie. Jest noc, jest trudniej. Cholera, jasna, jest Maverick. Już dobra, ostatnio Maverickiem było bardzo, bardzo blisko, więc czemu nie teraz? Ale okej, widzimy się koło pociągu.
Dobra, jest i pociąg pod nami. Teraz tylko trzeba ładnie na nim wylądować. Okej, może tutaj się uda. O, więc zanieśmy pułap. Ustawmy się dobrze, na pewno. Okej. No już bym mógł zacząć przejeżdżać w sumie. Teraz. Bo już jestem troszeczkę za nisko. No dawaj, 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 gdzie jesteś? No, poruszamy się w tym samym tempie praktycznie. Nie no, nie będę siadał... Ej, ło. Teraz tym. A, jak lewostronny ruch. Co was porąbało? Ale nie, 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 na zakręcie to ja nie dam rady. Nie, nie, nie. Może być super pilotem, ale na zakrętach się ciężko ląduje. Tutaj bardziej. Jak już. Dobra. Niżej, niżej. Spokojnie, spokojnie. Zwolnić. Pułap. Niżej. No way. Chyba że... Nie! Nie, 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 nie. Bo się z tego zrobiła scena jak z Mission Impossible 1, jak Jean Reno wleciał helikopterem do tunelu, a później pociąg go rozwalił. Dobra, lądujemy. Uwaga, nie ma co się rozkminiać na temat filmów, jak tu trzeba lądować po prostu. O, ej, było... Było dobrze, a ja oderwałem maszynę chyba. Ej! No dobra, ja wylądowałem. Jestem. O kurde! No można by to uznać już za completed, nie? Skoro już tu jestem. Jakimś cudem udało mi się uratować Mavericka przed roztrzaskaniem, no to wylądujmy jeszcze raz na wagonie. Żeby później nie było wątpliwości, że challenge na pewno jest completed. Dobra, ale uwaga na sygnalizację świetlną. Tak, zielone światło na lądowanie, dzięki. Spoko. Dobra, a jak teraz wysiądę? Dobra, już teraz oficjalnie challenge completed. Tak jest, udało się, tylko teraz wysiądę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, Superlama nawet się nie sparkurował. Helikopter jedzie na pociągu, czyli tak dokładnie pewnie jak Rododendron sobie zażyczył. Takie właśnie lądowanie miało mieć miejsce. No dobra, wygląda to troszeczkę komicznie. Helikopter zaparkowany. Ej, ale moment, w sumie mogę go ścigać tak długo, póki się nie rozwali. No, jakaś sygnalizacja świetlna zaraz się musi pojawić. Ej. A, spadł, po prostu spadł. No ale lądowanie było dobre. Nie ma co ukrywać. Dobra, kochani, ja w tym miejscu kończę ten odcinek. To trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!